Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bartek. Witam w ten piękny kwarantannowy dzień. Znowu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sprawie Yokce. Sprawa Yokce Fall lub Bab Rastel. Oj, tu już wchodzi niemiecki. Od razu zaznaczam, nie umiem po niemiecku, ja nie panie Maju. Starałem się znaleźć wymowę, jeżeli źle wymawiam, przepraszam wszystkich germanistów czy inne osoby szprechające płynnie. Jest sprawą bardzo, bardzo tajemniczą. Sprawą, która wzbudziła wiele kontrowersji, wiele teorii spiskowych, teorii mniej spiskowych, która odbiła się dużym echem w Niemczech. Bo jest to sprawa niemiecka, jest to sprawa z 1984, czyli jak wszyscy wiemy z historii, z okresu rozbicia Niemiec na Niemcy Zachodnie i Niemcy Wschodnie. Sprawa dzieje się w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. I są to północno-zachodnie Niemcy, czyli RFN w tamtym czasie. To nie była sprawa z komunistycznych Niemiec. Mogę za to dziękować, ponieważ sprawy z NRD mają bardzo mało źródeł. Tutaj było ich trochę więcej. I jest to znana sprawa. Zdecydowanie znana sprawa. Wiele osób spiskuje sobie, co się tam działo. Jest tajny kod. Tajny kod zawsze wzbudza wiele spekulacji. Chociaż popatrzmy sobie nawet na sprawę Tamam Szud, o której też swoją drogą muszę wam kiedyś opowiedzieć, gdzie kiedy się pojawia jakiś kod, który nie jest odkryty aż do dzisiaj, co znaczy, to za każdym razem się znajdują jacyś ludzie w internecie, którzy twierdzą, że oni to odkryli. Zapewne tego nie odkryli, ale to po prostu pobudza wyobraźnię ludzką, żeby mogły sobie wyobrazić, co się w ogóle mogło wydarzyć, szczególnie w tak dziwnej sprawie, jaką jest Jokce, w tak dziwnych okolicznościach. Lecz przejdźmy już do sedna. Sprawa działa się, jak już mówiłem, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, a ofiarą był tam Günter Stoll, przepraszam za wymowę, który miał 34 lata i mieszkał w miejscowości Anzhausen. Był on niezatrudniony, aczkolwiek z wykształcenia był technikiem żywienia. Nie wiemy za dużo o jego życiu prywatnym, wiemy jedynie tyle, że miał żonę na pewno i że chorował na umiarkowany rodzaj paranoi. Nie pytajcie mnie, o co chodzi, ja nie wiem dokładnie, o co chodzi. Takie znalazłem informacje, że był to umiarkowany rodzaj paranoi. Nie wiem, jak wygląda paranoja nieumiarkowana, ani nie wiem, jak wygląda paranoja lekka. Nie pytajcie mnie o to, po prostu jest to paranoja umiarkowana. To, na co on cierpiał. To sprowadzało się mniej więcej do tego, że od czasu do czasu miał jakieś widzenia, czy mu się wydawało, że jacyś oni próbują mu zrobić krzywdę, czy go dorwać, czy na niego czyhają, czy inne niestworzone rzeczy, które się nie śniły waszym filozofom, cytując klasyka, wpadał w taki rodzaj transu, czy jakiś rodzaj strachu, przerażenia, chyba tak to najlepiej określić, gdzie po prostu się zachował kompletnie jak wariat, oczywiście nie obrażając nikogo, kto ma choroby psychiczne. Po prostu mówiąc kolokwialnie jak wariat i potrafił robić różne dziwne rzeczy. Jednak cała sprawa sprowadza się do 26 października 1984 roku, kiedy wpadł w kolejny cykl paranoiczny i on był dosyć mocny. Ciągle mówił do swojej żony o nich i ci oni mieli chcieć go zranić albo zabić. To zależnie od źródeł. Wszystko sprowadza się do godziny 23. 25 października, czyli w przeddzień. Mianowicie wtedy krzyknął Jetzt geh mir ein Licht auf, czyli Now I've got it. Co można tak sobie przetłumaczyć dosyć luźno na Teraz to rozumiem. I napisał na kartce litery JC z apostrofem pomiędzy G a T lub JO6C, bo taka teoria też istnieje. Z apostrofem między 6 a T. I natychmiast po napisaniu ich skreślił je. I od razu tłumaczę, o co chodzi z tym 6 albo G. Chodzi o to, że do tej pory trwa dyskurs między ludźmi interesującymi się tą sprawą, czy to tak w zasadzie było G czy 6. Bo nie wiemy tego. Po prostu niektórzy mogą interpretować ten znak napisany jako 6, a niektórzy jako G. I to nie jest żadna większa tajemnica, to po prostu typograficzna rzecz. I niedługo po napisaniu tych liter, Günther poszedł do swojego ulubionego baru Papillon w Wilnsdorf,
czyli takiej trochę większej miejscowości koło tego Antshausen i zamówię sobie piwo. Bo oczywiście co może zrobić facet z problemami? Pójść i się napić. I jeszcze zanim dostał to piwo, zdarzyła się pewna ciekawa rzecz, mianowicie facet upadł i sobie ten głupi rozwalił. Znaczy tak nie bardzo, tylko troszkę sobie rozwalił. Tak to było określone, że doznał ran twarzy. Świadkowie zeznali, że to nie mogło być pod wpływem alkoholu, że on nie wyglądał na pijanego człowieka, po prostu w pewnym momencie upadł na twarz. Potknął się o płaską podłogę, nie wiem. To się zdarza. I jeszcze zanim napił się tego piwa w ogóle, to stwierdził, że on to wszystko ma gdzieś i wychodzi. No bardzo ciekawe zachowanie, nie? Nawet nie wiem, czy zapłacił temu biednemu barmanowi. Wsiadł w swojego Golfika 1, Volkswagena i odjechał. I teraz się zaczyna tajemnica, ponieważ przez najbliższe 1,5-2 godziny nie mamy pojęcia, co się z nim działo. Dosłownie, to jest po prostu blank. Nie mamy pojęcia, nie wiemy. On mógł sobie pojechać gdziekolwiek chciał. Po prostu nie jesteśmy świadomi tego, co się wtedy działo. I o 1 rano podjechał do Hagerselbach, gdzie dorastał. To była jego miejscowość rodzinna. I tam miał się spotkać z Erną Helfritz. To miała być jego sąsiadka z dzieciństwa. I tutaj mówię tak w tym trybie przypuszczającym, bo o tym wspominało bardzo niewiele źródeł, o nazwisku tej kobiety i o tym, kim właściwie była dla niego. Większość źródeł mówi tylko, że to jest kobieta z jego dzieciństwa, którą znał. Także proszę się tak nie przywiązywać do tej Erny. To znalazłem tylko w jednym źródle. Nie jestem pewny. To równie dobrze może być wymyślone. Po prostu brać taką poprawkę, że to nie jest bardzo potwierdzone, że to niekoniecznie musi być pani Helfritz. I ona tak właściwie mu nie otworzyła drzwi, tylko on jakby tam zaczął wołać pod jej domem i ona otworzyła okno. No jestem w stanie sobie wyobrazić, że za szczęśliwa nie była, bo jak przychodzi do was jakiś gościu, którego nie widzieliście od jakichś 20 lat i zaczyna wam krzyczeć pod oknem o 1 w nocy, to raczej szczęśliwi nie jesteście i raczej nie zapraszacie go na herbatkę. I w tym swoim krzyczeniu Ginter mówił o okropnym zdarzeniu, które ma się wydarzyć tej nocy. No cóż, no Erna raczej powiedziała mu pan spadaj pan na drzewo i zasugerowała mu tak delikatnie albo mniej delikatnie, że powinien pozostać u jego rodziców i to właśnie z nimi porozmawiać. Ponieważ jest już troszkę późno i byłoby miło, jakby pan poszedł spod mojego okna. Proszę się ode mnie odseparować. Wtedy Ginter wsiadł w swojego Volkswagenka Golfa 1 i odjechał. Po prostu. I przez kolejne 2 godziny nie mamy pojęcia, co się z nim działo. Ponownie. Mógł sobie robić, co chciał, pan jest wolny. Prawda, prawda. I dopiero o 3 nad ranem jego rozbite auto, właśnie ten Volkswagenik, zostało znalezione w rowie przy autostradzie A45, niedaleko zjazdu na Hagensyd, mniej więcej 100 km od tej miejscowości rodzinnej, nie próbuję ponownie wymawiać tej nazwy. Ludźmi, którzy odnaleźli to auto, byli Holger Menfert i Georg Konzler. Znowu przepraszam, jak źle wymówiłem i znowu proszę się nie przywiązywać do tych nazwisk, też znalazłem je tylko w jednym źródle, nie jestem pewien, czy to faktycznie byli ci panowie. Po prostu nie jest to do końca potwierdzone. Tylko jedno źródło o tym wspomina. I ci panowie zeznali tak później policji. Bo oni, jak to zobaczyli, to zawiadomili służby i podeszli do tego samochodziku. I zeznali później policji tak, że podeszli do tego samochodu i znaleźli w nim Gintera, nagiego, na miejscu pasażera, no wiecie, koło kierowcy. Wtedy go zapytali, czy on był sam w tym samochodzie. I on im odpowiedział, że nie, że tam były jeszcze 4 osoby z nim, ale te osoby uciekły. I że te osoby nie były jego przyjaciółmi. To się dosyć pokrywa, ponieważ między podejściem do samochodu a zadzwonieniem na służby, ci panowie zobaczyli jeszcze jakiegoś człowieka w jasnej albo białej kurtce. Tutaj źródła też nie są w pełni zgodne. Czy ta kurtka była po prostu jasna, czy biała? Kiedy służby przyjechały, to oczywiście zabrały stola, ale chłopak nie miał szczęścia. Zmarł w drodze do szpitala, ponieważ był dosyć ciężko ranny, szczególnie wewnętrznie, z zewnątrz nie był aż tak bardzo poharatany. I teraz przejdźmy do ustaleń z autopsji,
które są chyba najdziwniejszą częścią tej sprawy. No, najdziwniejszą, może na równi z tym gościem w białej kurtce. Mianowicie, Günther nie umarł bezpośrednio od obrażeń z tego domniemanego wypadku, w którym miał wpaść do rogu, chociaż nawet nie wiadomo, czy taki wypadek miał miejsce. Nie znalazłem nic o śladach hamowania, nic o tym źródła milczą, ale wcześniej był przejechany. Znaczy, wcześniej musiał być nagi, gdzieś, jakieś auto go przejechało, wtedy został wpakowany do tego jego Volkswagena, na miejsce pasażera, odwieziony do tego rowu, a inni ludzie z samochodu uciekli. To jest kurde dziwne, nie? To jest troszkę dziwne. Ale takie są ustalenia z autopsji i taka jest oficjalna wersja. Jednakże tutaj jeszcze jest kolejna kontrowersja, mianowicie policja uznała to za wypadek. Policja uznała śmierć Günthera Stolla za wypadek. Że ktoś go przypadkiem miał niby przejechać, ale czemu wtedy został wpakowany do tego Volkswagena? Nie wiadomo, prawdopodobnie to było po prostu funkcjonowanie policji w tamtym czasie. Że oni nie chcieli sobie robić kłopotów, lepiej to uznać za jakiś nieszczęśliwy wypadek i po co to roztrząsać? Przecież to wypadek musiał być, nie? Dodatkowo inni kierowcy przejeżdżający w okolicy zeznali, że oprócz tego gościa w białej kurtce widzieli jeszcze autostopowicza. Ale ani autostopowicz, ani ten gościu w białej kurtce nigdy nie zostali zidentyfikowani, nie znamy ich tożsamości. Dobrze, teraz kiedy już ustaliliśmy sobie fakty i wiemy, co się zdarzyło na pewno i co mogło się zdarzyć, to porozmawiajmy sobie o tym, co tygryski lubią najbardziej. Teorie. Teorie spiskowe, mniej spiskowe, wszelkiego rodzaju. Przede wszystkim, to jest też fakt, ale też taki bardziej związany z teoriami fakt, że Günther odbywał podróże służbowe do Holandii. No to trzeba zwrócić uwagę, że on odbywał podróże służbowe do Holandii i to już jest teoria. Skończyliśmy fakty, teraz teoria. Że on mógł tam mieć jakieś powiązania z dealerami narkotyków. I to jest nawet teoria, którą policja sprawdzała. Że policja się interesowała tym możliwym śladem. Chociaż nigdy tego nie potwierdziła. Nigdy nie potwierdziła, że istnieją jakieś powiązania między Stollem a dealerami narkotyków. Oczywiście nigdy nie ustalono też, co oznacza to jokce, które napisano na kartce. I to jest główny punkt tej całej sprawy, który pobudza wszystkich. Co oznacza to jokce? Dobrze, przede wszystkim. Istnieje teoria, i to jest najbardziej rozpopularyzowana teoria w internecie, że to powinno się czytać do góry nogami. Że to jokce powinno się odwrócić do góry nogami tą karteczkę i wtedy niby to ma wyglądać jak cyfry 027906, które mogłyby być tablicą rejestracyjną pojazdu w owym czasie. Jednak nikt nie jest do końca pewny, jaki to miałby być pojazd, co ten pojazd miałby robić, czy miałby to być pojazd, który miał rozjechać Günthera, w sensie spowodować te obrażenia, od których umarł. Po prostu istnieje taka teoria, że powinno się to czytać do góry nogami i że to są cyfry. Jest to rzeczywiście racjonalne rozwiązanie, ale o tym wam powiem na końcu. Trzeba przytrzymać suspens, nie? O tym najbardziej racjonalnym. Dobra, chodźmy dalej. IO6C jest też sygnałem wywoławczym dla rumuńskiej stacji radiowej. Aczkolwiek dla mnie to jest po prostu zwykła korelacja, która nie ma nic związanego ze sprawą, ponieważ nie wiem, co rumuńscy radiowcy mieliby mieć wspólnego ze śmiercią niemieckiego technika żywienia. Dobrze, dalej. C, samo C, bez tego jog, to także przyprawa bądź aromat, tutaj źródła są rozbieżne, używane do jogurtów. I tutaj niby ma być jakiś ślad, że Günther był technikiem żywienia, to może coś z tymi jogurtami, nie? No tylko naprawdę nie wiem, czy to się zebrała jakaś mafia jogurtowa i postanowiła go zamordować, czy co? Bo to nie brzmi dla mnie jakkolwiek logicznie. I przepraszam, jeżeli ktokolwiek uważa tą teorię za sensowną, po prostu się tutaj tak podśmiechuje. No i dobrze. Ostatnia z takich jeszcze nie teorii spiskowych, ale teorii, chociaż też nie bardzo logicznych, to teoria związana z zygotami.
I powiem wam, że ja nigdy nie myślałem, że będę się musiał uczyć takiej biologii, robiąc sprawę kryminalną. Ponieważ trzeba wam teraz wytłumaczyć, co to jest właściwie zygota. Pewnie niektórzy wiedzą, ale niektórzy nie. Mianowicie, jokce może być anagramem dla słowa zygota. I zygota to jest najwcześniejsze stadium rozwoju wielu wielokomórkowych organizmów, w tym człowieka. Słowo to pochodzi z greki i oznacza przyłączony bądź włączony. Że włączony do jakiejś grupy. W takim kontekście włączony, nie że jak lampkę, bo wam ciemno. I zygota składa się z dwóch gamet, czyli męskiej i żeńskiej komórki rozrodczej. Zawiera informacje każdej gamety do zbudowania nowej komórki. Żeby jakby to się mogło rozmnażać. I są ludzie, którzy uważają, że ta zygota jakoś się łączy z genetyczną modyfikacją jedzenia i że niby Stoll wiedział za dużo o jakichś tajnych modyfikacjach jedzenia w RFN w latach 80., więc postanowiono go uciszyć. No dobra, ale nie ma łatwiejszych sposobów na uciszenie, naprawdę? Trzeba go jeszcze rozbierać, przejechać, wsadzić do auta i jeszcze coś? No chyba, że próbowano z tego zrobić niby wypadek, nie wiem. Więc istnieje taka teoria o gametach i zygotach. No cóż, no, jakaś teoria zawsze. No dobrze, potem to, co kochamy najbardziej, czyli UFO, Yeti czy inne potwory z lasu, to po prostu przemilczę. Tak z szacunku dla pana Gintera. Za jego śmierć. Po prostu przemilczę te wszystkie teorie o UFO. Że go UFO niby porwało, robiło jakieś testy, potem go odstawiło. No dobra, ale po co go odstawiać? Po co martwego? Po co w Volkswagenie, w rowie, koło jakiejś autostrady, nie? Dobra, pomijmy to. Dobrze, proszę o werble. Zaraz wam przedstawię najbardziej logiczną z tych wszystkich teorii. Tą, która po prostu brzmi jak rozwiązanie. Uwaga, uwaga. Jokce nic nie znaczy. Wiem. Okropne. Ale ten człowiek miał paranoję. Ten gościu mógł równie dobrze napisać, że ma niebieskiego słonia w domu, co jak mu zagra, to staje na głowie i macha uszami. Bo miał paranoję. Naprawdę, to nie był człowiek zdrowy psychicznie, więc dla mnie jak najbardziej logicznym jest wytłumaczenie, że to jokce nic nie znaczy. Niekoniecznie musi coś znaczyć. I no... W zasadzie to byłaby taka sprawa. W tym momencie koniec. Już. Finito. Jedyne co mogę jeszcze powiedzieć to, że popularny program kryminalny Anzeichen XY wyemitował program o tej sprawie w kwietniu 1985 roku. Dokładniej 12 kwietnia 1985 roku. A to jest w zasadzie tyle co mogę wam o tej sprawie powiedzieć. Tutaj nie ma wiele więcej. Po prostu gościu miał paranoję i coś mu się stało, coś dziwnego mu się stało, to trzeba przyznać. Ta sprawa jest bardzo nietypowa, bo po prostu to, jak te ślady się kompletnie nie łączą, powoduje, że w mózgu człowieka od razu pojawia się ta czerwona lampka, że tutaj brakuje jakiegoś fragmentu puzli. Ale nie wiemy, jakiego fragmentu puzli. I nie wiem właściwie, co się dzieje. I nigdy się zapewne nie dowiemy. To za dużo czasu minęło, za mało śladów. Po prostu możemy sobie spiskować i próbować rozwiązać tą łamigłówkę kodu Jokce, który wcale może nie być kodem, tylko po prostu napisem wariata. I jak zazwyczaj się staram, żeby z tych spraw wyszedł jakiś morał, czy jakaś pointa na sam koniec, w tym odcinku nie ma dla was żadnej pointy. Ta sprawa jest zbyt dziwna na puentę. Po prostu stało się coś dziwnego. I nigdy się nie dowiemy zapewne, co się stało. Ale miło o tym posłuchać, nie? Przyjmę taką nadzieję. Dobra. Trzymajcie się, bąble, ja was żegnam. Przytulcie swoją rodzinę. Pa, pa.